Czy grozi nam powtórzenie sytuacji z 2007 roku, gdy na rynku nieruchomości powstała bańka spekulacyjna, która wywołała kryzys na skalę światową? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Na rynku amerykańskim coraz częściej słychać obawy o skutki wzrostu cen nieruchomości. Jak wygląda sytuacja? Czy są rzeczywiście powody do niepokoju? Faktycznie, patrząc na ceny nieruchomości, można zastanawiać się, czy nie szykuje nam się powtórka z rozrywki, czyli z ostatniego kryzysu finansowego. Na ten moment ceny w największych 20 metropoliach w Stanach Zjednoczonych rosną na poziomie 10% rok do roku. Nie jest to może dużo, ale biorąc pod uwagę ostatnie lata, to jednak ta dynamika jest dosyć wysoka. Ceny jednorodzinnych domów rosną już na poziomie 15%. Patrząc na podaż domów dostępnych, spadła ona na poziomie 40% rok do roku, więc widać, że wzrost cen nieruchomości jest powiązany z tym, że po prostu domów nie ma. Na ten moment sprzedaż teoretycznie domów takich już, jak można powiedzieć, używanych, wybudowanych, wynosi około 6 milionów na rok. To są oczywiście oczekiwania i to okazuje się, że jeżeli nie mielibyśmy dostępu do nowej podaży domów, to wystarczyłoby na niecałe 2 miesiące i tak naprawdę ten popyt na domy w Stanach Zjednoczonych może być nadal przytłumiony ze względu na jeszcze taką obawę konsumentów w Stanach Zjednoczonych o to, jak będzie wyglądała dalej sytuacja związana z COVID-em. Natomiast moim zdaniem ceny będą rosnąć jeszcze mocniej i to jest przede wszystkim może niekoniecznie obawa o to, że rynek może się załamać jak w 2007 roku, bo oczywiście instytucje finansowe odrobiły lekcje i są zdecydowanie bardziej zabezpieczone, tylko chodzi o to, że inflacja może bardzo silnie wzrosnąć w Stanach Zjednoczonych, co może przełożyć się nie tylko na samą sytuację konsumentów na tamtym rynku, ale również może to się przełożyć na cały świat. Warto wspomnieć, że inflacja bazowa PCE, czyli ta, która jest celem inflacyjnym Rezerwy Federalnej, to około 30% tam mamy ceny związane z nieruchomościami, więc w momencie, kiedy ceny nam rosną na poziomie 10-15, a może i więcej procent, no to ta inflacja w najbliższym czasie może tak naprawdę wzrosnąć jeszcze mocniej. Co więcej, wcale te ceny wysokie mogą nie odstraszać konsumentów, bo w momencie, kiedy będziemy mieli dodatkowe transfery ze strony rządu, czyli mamy bezpośrednie dopłaty dla Amerykanów, mamy podniesienie, plany podniesienia płacy minimalnej, mamy benefity dla bezrobotnych. To wszystko wpływa na to, że zwiększa się podaż pieniądza nieustannie, czyli bank centralny, banki centralne drukują pieniądze. Na kwestie związane z rentownością długu, z sytuacją dolara, na przykład na parze dolar-euro, jak wpływają na rynek? Dokładnie jakby do tego chciałem dojść, że właśnie to, że mamy właśnie te wszystkie transfery, to musi być jakby sfinansowane poprzez dodatkowy dług, więc rząd musi ten dług wypuszczać. W momencie, kiedy mamy oczekiwania inflacyjne bardzo wysokie, to powoduje wzrost rentowności, czyli powoduje zwiększenie kosztów obsługi takiego długu. I taka sytuacja jest, okazuje się, dobra dla amerykańskiej waluty, bo w momencie, kiedy mamy wzrost rentowności, to mamy też popyt na dolara, bo obligacje w Stanach Zjednoczonych są traktowane jako, można powiedzieć, bezpieczne aktywo, czyli w momencie, kiedy mamy
powiedzmy, że gwarantowane 2%, no to to jest wyższe niż powiedzmy lokaty w wielu krajach, więc to powoduje, że zagraniczni inwestorzy szukają właśnie okazji do inwestycji w Stanach Zjednoczonych i kupują dolara, więc generalnie w momencie, kiedy będziemy mieli taki wzrost rentowności, który może być powiązany ze wzrostem cen nieruchomości, to dolar teoretycznie może zyskiwać, natomiast mocny dolar to oczywiście bardzo negatywna sytuacja dla takiej stabilności finansowej na całym świecie, więc cały czas trzeba obserwować sytuację, bo może dojść do kolejnego kryzysu związanego z tym, że rentowności będą zbyt wysokie i dolar amerykański będzie zyskiwał. O tym, czy rosnące ceny nieruchomości mogą być zwiastunem inflacji w Stanach Zjednoczonych, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję również.